serdecznie wszystkich w kolejnym dniu naszej wspólnej kongresowej przygody, kongresowego spotkania. Dziś najpierw chciałam powiedzieć, że tutaj nasze grono konferencjerskie się powiększa, właściwie się uzupełnia, bo jak to ktoś kiedyś zapewne powiedział, że za kto? Zakonnica, apostoł świecki i ksiądz, więc ten apostoł świecki dojechał, jest nim Marek. Marek jest członkiem Generalnej Rady Koordynacyjnej, jest też członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej i będzie tutaj z nami próbował animować to nasze spotkanie. Pragnę przywitać również tych wszystkich, którzy dojechali wczoraj wieczorem, którzy się tutaj nam nie pokazali. Może właśnie te osoby by wstały i tak pomachały nam przyjaźnie. Ci, którzy dojechali na późno wieczorem, o, tu widzimy ile osób. Pośród tych, którzy dojechali, jest m.in. ksiądz Czesław Parzyszek, którego witamy. Ksiądz Marduń, tam gdzieś. Ksiądz Tadeusz Miszewski też. Także witamy wszystkich bardzo serdecznie. Zanim jeszcze powitamy i zaprosimy najważniejszego dzisiejszego gościa i prelegenta, to przypomnienie organizatorów o kronice, która już od przerwy będzie nie tylko wyłożona, ale będzie zachęcała, by tam wpisywać. Wiemy, że ksiądz generał już to się wpisał, taka jest informacja, także niech to będzie dla nas też zachętą. A przed nami wystąpienie księdza generała Jakuba Lampurkama, który jest, ładnie to brzmi, asystentem kościelnym Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. I jak mówi pięknie statut, i myślę, że jest to dla nas też takie bardzo ważne, jest gwarantem wierności charyzmatowi palotyńskiemu. Chcemy o tym pamiętać, chcemy o tym słuchać i chcemy się uczyć, aby później przekazywać innym. A że ksiądz generał będzie mówił niestety w większości nam nieznanym językiem. Tłumaczyła będzie siostra Małgorzata Wyrodek. Chciałam również powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania tutaj, a właściwie znakomita ich większość, będzie transmitowana na stronie internetowej zak.paloti.pl. Zapraszam do podzielenia się tymi informacjami z tymi, którzy nie są z nami tutaj na kongresie z różnych przyczyn, nie mogą być na przykład obecni z rodzinami. Będzie można nas bezpośrednio oglądać. A teraz już zapraszamy księdza generała i prosimy o słowo do naszej wspólnoty. Wszystkim, ale przede wszystkim organizującym ten kongres za zaproszenie mnie tutaj. Working together to build a one church community.
wszyscy członkowie Kościoła współpracujący, aby tworzyć komunię. So thank you very much to all the provincials and coordinators here, Pan Marius, Marek and all of this for this opportunity to talk to you. Dlatego bardzo dziękuję temu komitetowi koordynacyjnemu, przede wszystkim tej Krajowej Radzie, za to, że mam okazję tutaj do Was mówić. In order to save the time, I will read very little in English. Żeby czasu trochę oszczędzić, to ja tylko częściowo, część mojego przedstawienia zaprezentuję po angielsku. And you can listen to sister. She's talking for me. A siostra będzie mówić za mnie. Czyli po angielsku nie wysłuchamy całości tekstu, tylko fragmenty, ponieważ jest on dość obszerne to wystąpienie. All that she is saying is true. To, co siostra mówi, to jest prawda. First of all, my sincere congratulations and gratitude go to the Polish National Coordination Council for organizing a conference of this magnitude on the charism of the Union of Catholic Apostolate. We wish to reflect on the Union as a home of faith, especially the light of the renewed call of the Church for new evangelization, and in view of the Year of Faith declared by the Holy Father from October 2012. The entire Colonial Time remains grateful to you for your commitment to our founder, St. Vincent Brody, and his charism. The realization of Colonial's dream for this foundation and the Church has become our common responsibility, and the present event will be another valuable step in this direction. Przede wszystkim szczere gratulacje i podziękowania dla Polskiej Krajowej Rady Koordynacyjnej za zorganizowanie kongresu tej skali poświęconemu Palatyńskiemu Charyzmatowi Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Chcemy podjąć refleksję nad zjednoczeniem jako domem wiary, zwłaszcza w świetle nawoływania Kościoła do nowej ewangelizacji oraz w obliczu roku wiary ogłoszonego przez Ojca Świętego, który rozpocznie się w październiku bieżącego roku. Cała rodzina palotyńska jest Wam wdzięczna za Wasze oddanie naszemu założycielowi, świętemu Wincentemu Palotiemu i jego charyzmatowi. Realizacja marzenia Palotiego dotycząca jego dzieła i Kościoła stała się naszą wspólną odpowiedzialnością, a ten kongres, to wydarzenie, w którym uczestniczymy, będzie kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku. Czym jest dokładnie zjednoczenie apostolstwa katolickiego? To pytanie nie jest nam obce. Jest ono ciągle zadawane w całym palotyńskim świecie. Mogę o tym zaświadczyć, a oprzeć się mogę na doświadczeniach wizytacji odbywanych w różnych krajach i rozmaitych jednostkach naszego stowarzyszenia. To pytanie nie powinno nas budzić jakiegoś przestrachu czy zdenerwowania. Wskazuje ono raczej na wielkość profetycznej wizji i inspiracji świętego Wincentego. Z tego też powodu nie jest nam łatwo znaleźć ekspertów od Palotiego, którzy umieją odpowiedzieć na wszystkie pytania taką pełną jasnością i w sposób autorytatywny. Wszyscy raczej jesteśmy w trakcie odkrywania, uczenia się, doświadczania. Jest to nasz wspólny obowiązek i nie możemy pozostawiać go innym. Union of Catholic Apostolate, a home of faith. As regards the essential elements of the Union, we have certainly many documents describing them. The nature of the Union is beautifully described in the General Statutes of the USC. The Union of Catholic Apostolate, a gift of the Holy Spirit, is a communion of faithful who unite with God and with one another in accordance with the charism of St. Vincent Brody, promote the core responsibility of all the baptized to revive faith and lead in the church and the world,
and bring on the unity of Christ. Zjednoczenie apostolstwa katolickiego domem wiary. Co do zasadniczych elementów zjednoczenia, to mamy wiele dokumentów, które je opisują. Naturę zjednoczenia pięknie ujmuje statut generalny ZAK, który mówi: zjednoczenie apostolstwa katolickiego jako dar Ducha Świętego jest komunią wiernych, którzy zjednoczeni z Bogiem i pomiędzy sobą żyją według charyzmatu świętego Wincentego Paluchiego, pobudzają współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, za rozpalanie miłości w Kościele i za doprowadzenie wszystkich do jedności w Chrystusie. Mimo to ogromna większość członków nadal udziela różnych odpowiedzi na pytanie o zjednoczenie. Oto niektóre z nich, zawierające wprawdzie elementy prawdy, ale z pewnością nie całą prawdę o zjednoczeniu. I tutaj nastąpi wyliczenie. Po pierwsze, zjednoczenie oznacza wzmocnienie pozycji laikatu w Kościele. Kościoła jednak nie można ograniczyć jedynie do osób świeckich. Moim zdaniem zjednoczenie nie może wzrastać i rozwijać się bez wydatnej pomocy jego wspólnot centralnych. Druga teoria. ZAK oznacza SAC. Niewątpliwie